Zdarzyły się takie chyba dwa przypadki, kiedy usłyszałam, że w jakimś sensie jest to za trudne. Czy któryś z artystów odmówił wzięcia udziału w tym projekcie? Oczywiście, dziury w całym szukacie. Żartuję. To jest dobre pytanie, dlatego że... To znaczy tak, niezręcznością jest mi, że tak powiem, opowiadać o tym, ponieważ uważam, że ci twórcy, którzy ostatecznie wzięli udział w nagraniu, są to po prostu tak miało być, wszystko się dzieje po coś, jest wspaniale i jestem bardzo szczęśliwa, że to są akurat ci, a nie inni. Ale w warstwie tekstowej rzeczywiście były jeszcze inne pomysły moje, które nie doszły do skutku. To znaczy oczywiście biorąc pod uwagę to, jak długo trwał proces przygotowywania, to ja miałam wiele pomysłów też na to. Bardzo mi trudno było ograniczyć się, bo tak naprawdę chętnie bym zobaczyła jeszcze wielu innych aranżerów, którzy na przykład by podjęli się tego tematu. Ale dla niektórych to w jakimś sensie onieśmielało, niektórzy mieli swoje inne plany zawodowe, ale zdarzyły się takie chyba dwa przypadki, kiedy usłyszałam, że w jakimś sensie jest to za trudne, do zrobienia właśnie. I onieśmieliło tak definitywnie te osoby. Moi drodzy, jeżeli chcecie być na bieżąco w świecie show biznesu, plotek i gwiazd, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał.